Nazywam się Rafał Maciuła, jestem fizykiem teoretykiem. Pracuję jako adiunkt w Instytucie Fizyki Jądrowej imienia Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie. Od ponad 12 lat prowadzę badania naukowe z zakresu fizyki cząstek elementarnych w zakładzie teorii silnych oddziaływań i układów wielu ciał. W prezentowanym materiale wideo chciałbym pokrótce przedstawić historię tego, jak udało mi się spełnić jedno z moich małych marzeń z lat szkolnych i trafić na łamy czasopisma popularno-naukowego Świat Nauki. Zapraszam do oglądania. W ramach prowadzonych badań zajmuję się głównie teoretycznym opisem procesów produkcji różnych cząstek elementarnych w wysokoenergetycznych zderzeniach hadronów. Hadronami w ogólności nazywamy obiekty zbudowane z cząstek elementarnych, takich jak kwarki i gluony. Do hadronów należą m.in. dobrze wszystkim znane protony. Do moich zadań należy modelowanie teoretyczne zjawisk fizycznych towarzyszących oddziaływaniom kwarków i gluonów w ramach chromodynamiki kwantowej, czyli teorii oddziaływań silnych. Ten rodzaj oddziaływań odpowiada m.in. za wiązania protonów i neutronów w jądrach atomowych, a także jest generatorem znacznej części obserwowanej masy protonu. W wielu ze swoich badań poruszałem zagadnienia związane z ciężkimi kwarkami. W naszym codziennym świecie cząstki zbudowane z ciężkich kwarków występują w bardzo niewielkich ilościach i pojawiają się tylko na niezwykle krótki czas, głównie w atmosferze Ziemi. Cała widzialna, stabilna materia składa się z kwarków lekkich, dolnych i górnych. Kwarki ciężkie praktycznie nie występują w przyrodzie. Ich czas życia jest na tyle krótki, że znikają niemalże natychmiast, rozpadając się na inne, lżejsze cząstki. Zatem jedynym sposobem, aby badać właściwości fizyczne cząstek z ciężkimi kwarkami, jest wyprodukowanie ich w warunkach laboratoryjnych. W tym celu fizycy konstruują zderzacze cząstek, takie jak na przykład Wielki Zderzacz Hadronów, z angielskiego Large Hadron Collider, w skrócie LHC. Działający w Europejskim Ośrodku Badań Jądrowych CERN w pobliżu Genewy. Zderzenie protonu z protonem jest niezwykle złożonym procesem fizycznym. W rzeczywistości wiemy, że protony zbudowane są z kwarków lekkich i gluonów. W związku z tym to, co fizycznie ulega zderzeniu, to nie cały proton, ale jego elementarne składniki, które często nazywane są partonami. To w wyniku skomplikowanych oddziaływań pomiędzy partonami powstaje wtedy wiele różnych cząstek. Gdy do rozpraszania partonów dochodzi przy dostatecznie dużych energiach, jako produkty reakcji mogą pojawić się kwarki ciężkie. W przypadku kwarków powabnych, czyli najmniej masywnych kwarków ciężkich, dominującym procesem ich kreacji jest fuzja dwóch gluonów. W badaniach eksperymentalnych prowadzonych we współczesnych akceleratorach przed erą LHC rejestrowano mezony D, które pojawiały się pojedynczo. Jednakże w nowym zakresie energii, osiągalnym właśnie w LHC, zaobserwowano ciekawy efekt. Tam, gdzie wcześniej powstawały pojedyncze mezony D, teraz widać je dwójkami. To właśnie wyjaśnienie istoty tego zjawiska było przedmiotem cyklu publikacji naukowych, których byłem współautorem i które stanowiły inspirację do powstania artykułu opublikowanego na łamach Świata Nauki. W danych z eksperymentu LHCB widać wiele przypadków, gdy zamiast jednego mezonu D mamy dwa. Jest to dokładnie ten efekt, którego oczekiwaliśmy. Produkcja bliźniaków zaczyna być równie prawdopodobna jak produkcja jedynaków. Artykuł, o którym dziś opowiadam, poza światem nauki, znalazł się również m.in. w serwisach internetowych Nauka w Polsce, Polskiej Agencji Prasowej, czy też na stronach rmf24.pl. W internecie można znaleźć również jego anglojęzyczną wersję opublikowaną na zagranicznych serwisach. Na koniec chciałbym zaapelować do wszystkich osób, które myślą o podjęciu pracy naukowej, aby nie wahały się ani chwili dłużej. Naprawdę warto czasem podjąć zdecydowane kroki. Praca naukowa potrafi być jednym z najbardziej interesujących pomysłów na siebie. Gdyby tak się zdarzyło, że ścieżka Waszej przyszłej kariery naukowej wiedzie przez fizykę, to równie gorąco polecam Instytut Fizyki Jądrowej PAN w Krakowie. Jest to wiodący ośrodek naukowo-badawczy w Polsce, w swojej dziedzinie doceniany również na arenie międzynarodowej. Jest to miejsce niezwykle przyjazne dla młodych naukowców,
w szczególności dla tych rozpoczynających swoją przygodę z prowadzeniem badań naukowych. Dziękuję za uwagę. Do zobaczenia na korytarzach IFJ PAN.